Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 11 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Tom Clancy Splinter Cell. Dobra, moi drodzy, jak pamiętacie, musimy w tym momencie wyruszyć do ambasady chińskiej, która jest w Rosji. My jesteśmy, tak? Dobrze pamiętam? Okej, musimy się w tym momencie spotkać z łącznikiem. Okej, i pamiętajmy, że tak, nikogo nie możemy w tej misji zabić. To jest bardzo, ale to bardzo istotne. Nikogo nie możemy zabić pod żadnym pozorem. Choćby nie wiem co. No bo wiadomo, będziemy mieli incydent międzynarodowy, baldia, atomówka. Jak to Fischer powiedział wcześniej, i tyle będzie zabawy. Okej, ja teoretycznie mogę wejść po tej rurze, ale tak myślę, co mi to właściwie da. Jedno wielkie G mi to da w zasadzie chyba, co? No, dokładnie. Okej, ogłuszać oczywiście przeciwników możemy jak najbardziej, byle żeby ich po prostu nie zabijać. Kurde, ja się boję, że on mnie tu zauważy, ale nie, on się chyba nie odwraca specjalnie. Yeah, pierdziele, ale siupę odwaliłem, dobra. Lećmy jeszcze raz w takim razie. Dobra. Ale wydaje mi się, że chyba jest za długo zwlekałem, wiecie, bo... Gdybym może podszedł szybciej, to tamten by nie zauważył, ten drugi. Nie zauważyłby, kurde. Dobra. No ja w takim razie, moi drodzy, musimy chyba chwilę przeczekać, nie mamy innego wyjścia tak naprawdę. Ale gdzie ten drugi jest właściwie? Może ja wezmę tą puszkę? No co jest? Ja pierdzielek, mnie załatwili. Kurde, no tak ja mam to ogarnąć. Ja bym bardzo chętnie przeszedł jakąś górą w ogóle, ale... Ale jak to zrobić, jak on mnie tutaj od razu zauważa? Kurde. Ty się ruszysz, chłopie, czy się nie ruszysz? No on się ruszy tutaj, ja pierdzielę, no przecież jak ja mam to zrobić? Ha! No i już mam zagwozdkę, powiem wam, bo naprawdę nie mam pojęcia. No okej, no on się rusza. Pytanie, czy on sobie pójdzie w cholerę? Chyba nie. Nie wiem, zobaczę co on zrobi, bo nie mam pojęcia, nie chcę tutaj ryzykować jakoś głupio. And? Nie wiem, co on zamierza. No nie! Ale żem wyczuł, ale dobra, powiem wam tak. W momencie, kiedy on tak idzie dalej, to jest dobra chwila, żeby tego gościa ogłuszyć. Bo obok nie przejdziemy tak, o. Nie ma opcji takiej nawet. Dobra. A w sumie ten oktowizor jest mi niepotrzebny na razie. Dobra, także niech on przejdzie obok. No idź tam, gościu. Dawaj, 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 bo czasu nie ma. Czas to pieniądz. Dawaj, dawaj. Nie ma, nie ma. On idzie czy nie idzie? Halo, panie. Może ja sobie zapiszę? Czemu nie w sumie? Dobra. Nie patrz się. Dobra. Nie, nie teczka, nie teczka. Szybko, 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 szybko. Nie wiem, czy my zdążymy. Chyba zdążyłem, dobra. Okej. Dobra, F5. No i co dalej? Okej, on oczywiście nie zauważy, że jego koleżka zniknął. Czy zauważy? Nie powinien. Spadamy. Dobra, okej. Jesteśmy dalej. Ja się ruszę jak najszybciej. Dobra, tylko powiem wam, zastanawiam się, czy ja właściwie mam ruszać tędy, bo... Tak, tędy i tu jest drabina do góry, dobra. Okej, także udało mi się ich ominąć w miarę dobry sposób. Co z tym modułem? A, to jakieś tam pierdoły. Dobra. Okej, także w miarę dobrze to zrobiłem. Na szczęście nikt mnie tutaj nie wykrył, ja sobie zapiszę. Dobra, i lecimy po drabinie. Powiem wam, że ja tej misji aż tak dobrze nie pamiętam. W sumie nie wiem, jak tu się dalej to wszystko potoczy. Mówię, im dalej gramy, to tym mniej pamiętam z tej gry. Bo pamiętałem tak grę dosyć dobrze mniej więcej do misji w CIA. A teraz to już tak, no, tak trochę jak przez mgłę. Dobra. Łe, co jest? Nie, nie, fuck, nie! Ja pierdzielę, co to miało być? Dobrze, że zapisałem. Kurde, sam czemu ty żeś mi się tak zgliczował? Ale właśnie dlatego w tych rzeczach warto często zapisywać. Dobra.
Nie, to jest possible, że on mnie widział. Dobra, wczytałem o to. Ja pierniczę, co za frajer głupi, no. Dobra, może zapiszę sobie na górze. Czemu by nie, żeby nie włazić po tej drabinie 10 razy. No i tak, no na pewno musimy przejść po tym rusztowaniu. No innej opcji nie ma. Tylko ja muszę jakoś to tak przeskoczyć, żeby nikt mnie nie usłyszał, czekajcie. Ajajaj, no i właśnie. Chyba tyle z niezauważenia, co? Chociaż nie wiem, może mnie nie wykryje gościu. Dobra. Halo Sam. No weź mi na linę, halo, co jest? No, dobra, zadziałało. Ja może lepiej się skitram w ten sposób. Dobra, no jakby chyba nikt mnie... Kurde, Sam, gdzie ty idziesz? Idź w tamtą stronę. Nikt mnie chyba nie widzi, tak, tak by się wydawało przynajmniej. Myślę, że możemy swobodnie iść dalej. Dobra. Lecisz, panie Fisher, lecisz, lecisz. Czekajcie, mogę strzelać? Nie, z karabinu nie strzelę, nie ma opcji. Chciałem strzelić, żeby rozwalić tą żarówkę, wiecie? O, właśnie. Żeby w razie czego, bo nie wiem, czy stąd ktoś mi nie może przyleść. Teraz tak, ja chyba muszę iść tędy, wydaje mi się. W sumie, dobra, tu nie mogę biegać, ale tam mogłem sobie przebiec. Nie wiem, czy przypadkiem nie spróbować tam przeskoczyć, wiecie? O, ja pierdzielę, to niezły fail. Moment, ale to jest chyba do zrobienia, wydaje mi się. Myślę, że da się to zrobić. Tylko no nie możemy spaść na dół, wiadomo. Dobra. Okej, wybaczcie, pomyliłem guziki. W sensie zamiast wcisnąć F8, to wcisnąłem F9 i mi się przerwało nagrywanie. Wybaczcie. Ale dlatego właśnie nie lubię... Czekajcie, może jakby... Nie, wydaje mi się, że chyba jednak mimo wszystko nie wskoczymy tam. Jakby ogólnie... Pójdziemy tak, jak ja chcę, tylko... Dobra, próbujemy. Aha, no to dorobiłem teraz, moment. A jak to teraz ogarnąć? Będziemy musieli poczekać, żeby oni byli mniej więcej w takiej pozie, jak są tutaj. Dobra. No jak ty mnie usłyszałeś, gościu? Nie, nie ma opcji takiej. Ja pierdzielej, no irytuje mnie to już. Nie! No Sam, coś ty zrobił. Ej kurde, no to jak ja mam w takim razie? Może przygnijmy do ściany, lepiej żeby tu nie spaść. Kurde. Ale poczekajmy, aż oni, o właśnie, odwrócą się. O, dobra, i w sumie teraz dobrze wyszło. Okej. Nie wiem, czy mogę zapisać, więc na razie się z tym wstrzymam. O kurde, mam nadzieję, że już guzików nie pomylę. Powiem wam, to jest strasznie irytujące, kiedy przerywacie sobie przypadkiem nagrywanie. No, nikogo nie ma. Oho, ktoś tu idzie. Czekajcie, skitrajmy się koniecznie. Dobra, tu raczej jestem bezpieczny. Myślę, że tu mogę sobie zapisać gierkę. Dobra. Tylko teraz pytanie, czy ja mogę ruszać dalej? Oni mnie raczej nie powinni wykryć, idziemy. Kukury tamte mnie może zobaczyć. No i mnie na 100% zobaczy. Albo nie? A tu jest ściana. Ja pierdzielę. To nieźle, czekajcie. Ale gdzie ma właściwie się udać? Bo nie wiem, szczerze mówiąc. Może sobie teraz zapiszę? Ja chyba muszę przejść tutaj. No niemożliwe, że oni mnie zauważyli. Czekajcie, może teraz. Ej no, what the hell? No jak on mnie niby widzi? No, dobra, chyba tamte mnie widzi. Czekajcie. Ta, to ciekawe, jak ja mam to zrobić, żeby mnie nie zauważył.
to jest niemożliwe. A tu jest jeszcze jakiś koleś, no to nieźle. Ja pierniczę, co ja mam teraz zrobić? Dobra, lecimy! Ja pierdzielę. Szybko? Dobra, okej. Dobra, nie zauważyli mnie. Okej. Teraz pytanie, czy ja mogę tu spaść właściwie, bo tak, ten łącznik nasz jest pod dużym czerwonym znakiem. A, ciekawe, czy oni są w ściekach w ogóle, bo szczerze mówiąc... Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy oni tutaj są. Wolę, wiecie co, nie wiem, czy mogę zapisać, więc... Albo inaczej, zapiszmy na osobnym slocie, bo z tego co wiem da się, tak, czekajcie, zapis. O, dobra, dam sobie jeden. Jak istnieje z taką nazwą? A faktycznie istnieje, dobra, zadajmy sobie dwójkę. Dobra, okej. Żeby nie było przypału. Okej, zobaczę, mogę iść teoretycznie tędy, ale czy tu jest jakieś przejście? Nie, nie ma żadnego przejścia. Dobra. Okej, będę, żeby też po wodzie tu nie łazić. Kurde, czemu ja tak mało FPS-ów? Dobra, ruszajmy dalej. Boję się, że oni mnie tu wykryją zaraz, ale... Czekajcie, no bo tak, byli tylko ci dwaj. Kurde, co... Aha, on tu wraca. Niedobrze. I teraz tak się zastanawiam, bo tu mamy wyjście z tych kanałów. Kurde, odwrócisz się? Odwróć się, dobra. Okej. Spróbuję zapisać. A miałem nie zapisywać quicksave'em, ale ze mnie idioto. No ale dobra, trudno. Najwyżej wczytam misję, przejdę ją od nowa, trudno. A, tędy nie przejdę, dobra. Wszystko jasne. Okej, lećmy tędy. Dobra, wydaje mi się, że ja muszę w taki w miarę skryptowany sposób po prostu przejść za nimi. Szkoda, że dialogów nie słychać, ale przynajmniej macie napisy, to jest okej. Dobra, lećmy za nimi dalej. Wydaje mi się, że właśnie musimy tak za nimi podążać, aż wyprowadzą nas do wyjścia. Chociaż mówię, no ja aż tak dobrze tej... Dobra, to lepiej może nie zapisywać. No właśnie. Dobrze, że nie zapisałem. Naprawdę, bo gdybym to zapisał, byłby przypał niezły. Dobra. Kurde, sam no, come on, dobra, nie, chyba lepiej tak celować. Dobra, kij w tą żarówkę. Chciałem być niewidzialnym cieniem, ale... Niewidzialnym cieniem, to jest trochę bez sensu, nie? Jak można być niewidzialnym cieniem? Dobra. To rozwalmy tą żarówkę. Okej, myślę, że teraz mogę sobie walnąć zapis. Poczekajmy, bo teraz ten koleś właśnie tu przyjdzie. Co ty tam gadasz? Nie, jeśli on mnie usłyszał. To mamy niezłą siupę, powiem wam, ale dobra. A, on sobie poszedł chyba dalej. Aha, on tak się dla beki raz tu wrócił i stwierdził, że sobie teraz wróci do swoich towarzyszy, okej. O kurde, jest trochę jasno. Okej, spróbuję walnąć tu zapis. Jak to zrobić? Oni ruszą się dalej, czy nie? No bo zabić ich nie możemy, przypominam. Nie wiem, czy oni się ruszą. Tak, jakbym w tą lampę strzelił? Nie, to nie działa. Ajajaj, karamba. A, to co tu zrobić? Nie wiem, może w gaśnicę strzelić? Okej. No ale za wiele to nam nie dało. Jedynie ich rozproszyłem. O kurde, o kurde, o kurde, ale przypał. O ja pierdzielę. Ajajaj, no. Wiedziałem, że to się tak skończy prędzej czy później. Nie wiem, gdzie ja mogę podejść. To jest dobre pytanie. Nie, no ja pierdzielę, nie.
Ajajaj, no nie mam pojęcia, jak ja mam to zrobić teraz. Kurde. Tak też nie. Może jakbym z daleka strzelił? Myślałem, że oni się jakoś ogłuszą tą gaśnicą czy coś, ale tak chyba nie zadziała. No bo zabić nie mogę, prawda? Oj Boże, Fisher, odbiło ci i koniec misji. No właśnie, no i tyle, no. Mam jakąś inną amunicję, kamera. Mam paralizator. Granat gazowy. A właśnie, w ogóle nie sprawdzałem ekwipunku, czekajcie. Mam 3 paralizatory. Nie wiem, czy to nie jest dobry moment, żeby je wykorzystać. Jakby mówię, no nic innego. Niestety zmarnowałem paralizator. Czekajcie. Okej, to było drewniane, ale się udało. Dobra, mamy to. Okej, możemy lecieć dalej, ale kurde, no to nie wiem, jak ja bym miał to inaczej zrealizować, powiem wam szczerze. No bo bliżej nie mogłem podejść. No taj, chyba się okaże zaraz, że to niepotrzebnie w ogóle robiłem. Czekajcie. No ale no teoretycznie nie, no tam chyba jest dalsza część ścieków, co? Moment. Ja wiem, że tak może nie powinienem. Dobra, może lepiej poskradajmy się. O, i tu jest wyjście dalej, okej. Dobra. Spróbuję sobie tu walnąć zapis. O, shit. Dobra, sorry, ale ciebie musimy ogłuszyć. Dobra. Ja bym spróbował teraz szybko drabiną. Nie wiem, czy on mnie nie zauważy przypadkiem, ale dobra. Na szczęście nie, okej. Dobra, dwójeczka. Kurde, nie... Nikt nie był ogłuszony, kurde. Zuzu i Wola, gościu. Dobra. No w sumie mogłem go nie ogłuszać, ale no już za późno teraz. Okej, tu mamy okienko. Co jest? Nie mam pojęcia. Jakby ktoś mnie widział. No ale dobra, nie będę na razie zapisywać, bo nie czuję się bezpieczny tutaj. Czy to jest nasz informator? Halo? Tak, dobra. No, co tam masz? Take this, okay? No. We need to do this quickly. Go ahead. That map will show you the general's office in the courtyard. I thought it was the ambassador's office. It was, but some Chinese general has been using it. You can see for yourself. You get into the embassy grounds through the rear service entrance. Is there a gate? Yes, but a delivery truck will be pulling through shortly. You can sneak in past the truck, no problem. But you only have one chance at it. Solid work. I'm very good at my job. Okay, bye-bye. Dobra, czyli z informatorem spotkania mamy załatwione. Możemy sobie zapisać. I teraz tak, zgromadź informacje z ambasady za pomocą mikrofonu laserowego. Śledź ciężarówkę od magazynu na teren ambasady. No dobra. Okej, okay, to co moi drodzy, to lecimy. Jak rozumiem teraz tędy. Halo, Sam. Dobra. No, wejdziesz mi tu? Dobra, to pewnie teraz muszę tutaj zjechać na linię. Okej, okay, zanim ja to zrobię, to sobie zapiszę. Bo to różnie może w życiu być. Dobra, zdejmiemy ten noktowizor, zrobię sam niepotrzebny w sumie. Dawaj, Sam, szybciej, szybciej na ten dół. Dobra. Okej, okay, jesteśmy. O, nice. Kolejny obszar, szybko poszło. Dobra, i teraz czekajcie, jakiś moduł jeszcze mam, ale to nic istotnego. Dobra, F5 i lecimy. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie zaskoczy. Jest tam ktoś? Chyba nie, dobra. O, shit! Propos, że nikogo nie ma. Nie odwracaj się.
Dobra. On ma jakąś teczkę w sumie, może coś ciekawego, ale chyba nie. Dobra. Jedynie jakiś tam moduł danych. Nieistotny w sumie. Dobra, czy tu jest na tyle ciemno, że ja mogę go zostawić? No wydaje się, że tak. Możemy go położyć w sumie przy tej ścianie. Dobra, F5 i ruszamy dalej. Dobra, no kto wizor może zdejmę. Kurde, tu mamy kolejnych. Tu mnie nie powinien zauważyć raczej. Tylko nie wiem, czy on tu w ogóle podchodzi. Nie widzę gościa. And... nie, dobra. To lecimy szybko tutaj do drabiny. Okej, dobra, mamy to. No nic nie widziałeś. Nic nie widzisz. Ta, co ja mam teraz zrobić? Aha, to ja tu wszedłem i co? O ja pitole, ej, tu się nie da nic zrobić. Nie żartujcie, że mnie nie widzi. Tam była drabina! Na górze, dobra. Okej. Dobra, wejdźmy jak najszybciej. Okej, dobra, ja pierdzielę, ale teraz był fart niesamowity po prostu. Ja pierdzielę, to się nazywa dobre schodzenie z drabiny, fachowe, fachowe. Dobra, F5 lecimy dalej. Okej, teraz przez to okienko. Dobra, ktoś mnie widzi, czy mnie nie widzi? Chyba nie, dobra, tu jest czysto wydaje się. Okej, tędy nie wychodzimy. Wolę się poruszać powoli, bo to jest drewno, więc oni mogą łatwo mnie usłyszeć, jeśli ja bym, wiecie, szybciej szedł. Czy szedł, skradał się, kłócał, czołgał się. Szkoda, że czołgania w tej grze nie ma, przydałoby się. Z tego co pamiętam, czołganie jest chyba w teorii chaosu? Albo nie? Nie wiem. Czekajcie teraz, co z tym typem zrobić? Okej. Dobra, ma jakąś teczkę znowu. Okej, no ale nic ciekawego. Jakiś tam moduł danych i tyle. Dobra, to co? Ciebie możemy, myślę, schować tutaj. Raczej nikt go nie powinien tu znaleźć. Okej, F5. I teraz... co właściwie? Aha, tu jest tyrolka, dobra. Kurde. Ej, co to było? Czemu mi się nie złapał? Ja pierdzielę sam, no! I czasami się niestety wszystko psuje przez taką drewutnię w tej grze właśnie, to jest problem. Dobra. Nie o to mi chodziło zupełnie. Ja pierdzielę, jesteśmy w dupie, ale spoko, poradzimy sobie. Nie z takiej dupy, żebym wychodził. All you need to know is this. If you do find Nikolaj's in there, be ready to scramble. One wrong step could mean war. If anybody in the embassy triggers an alarm, we're pulling you out. The mission's over. Aha, no dobra, rozumiem, rozumiem. Co my mamy za cel? Zgromadź informacje, to mamy. Jeśli włoży jakikolwiek alarm, misja zakończy się porażką. No super po prostu. Nie można alarmu. Nie można zabijać, nic nie można. Okej, tu muszę zejść. Nie wiem, co ja w sumie tu miałem ominąć tą górą, ale dobra. Okej, jest i ta ciężarówka. Jak to teraz zrobić z tą ciężarówką, bo powiem wam, nie pamiętam. Czy on mnie widział? Ta, dobra, przeczytajmy to. Okej, tylko tak się zastanawiam, co ja mam zrobić z tą ciężarówką właśnie, bo ona sobie tędy jedzie. Dobra, jedzie, jedzie, no i co dalej? To może ten Eniu mnie nie powinien wykryć. No jak ty żeś mnie usłyszał, chłopie? Ale dobra, może i dobrze w sumie wyszło. Okej. No nie! Tam była kamera. Dobra, chciałem to zrobić. Co mnie zobaczyło? Aha, tu jest koleś. Ja pierdzielę, dobra, spadamy stąd.
Nie wiem, to ja jego miałem ominąć górą, ja go tam nawet nie widziałem. Dobra. Lećmy jak najszybciej tędy, tędy, tędy. Boję się, że wiecie, to ciężarówkę ominę i tyle będzie zabawy. Dobra, spokojnie. Pan mnie nie widział. Okej, możemy sobie tu walnąć zapis. Dobra, teraz szybko tą kamerę. Dobra. Jakoś naokoło. Halo! Hej! It's me again. May I see your papers? This is the seventh time to... Ja pierdzielę, co ja zrobię z tą ciężarówką? Jakoś nie rozumiem, wiecie? Myślałem, że ja mam na nią wejść czy coś. A tu taki klopsik trochę, że tak powiem. Oh, come on! Dobra. Czyli ja mam śledzić tą ciężarówkę, dobra. Halo! Hej! It's me again. May I see your papers? This is the seventh time tonight. Can we give the papers a rest? This protocol comes directly from Peyron. Let me see your ID. Thank you. Authorization should only take a minute. Wow. Ja pierdzielę, to jest na takim przypale robione. F5. Dobra, no mamy tą ciężarówkę, jak rozumiem, śledzić, tak? Czekajcie, jakieś uwagi, cele, cokolwiek. No śledź ciężarówkę od magazynu aż na teren ambasady. No dobra, czyli teraz nic nie zrobię. Oj kurde, ta misja to jest przerąbana. Dobra, on sobie jedzie. On jedzie tam, dobra, dobra. Mamy szansę teraz przejść. W ogóle z tego co pamiętam w tej misji, o właśnie, w tej misji mamy psy, moi drodzy. I to jest najgorsze. Ja pamiętam te psy, jak one mnie irytowały. A ten co robi? Ej, no nie żartujcie, że on mnie tu wykryje, jakim cudem? Właśnie nie masz prawa mnie tu wykryć. Nie, nie. Spadamy. Może dam radę? Okej, nie wyszło najgorzej w sumie. Dobra, daliśmy radę. Ja sobie, wiecie co, wejdę tu tak totalnie w cień i zapiszę tu sobie grę, myślę, że to jest dobre miejsce. Dobra, i ładnie nam poszło. Ładnie to siadło, na przypale, co prawda totalnym, ale weszło. Dobra, teraz bardzo ostrożnie, bo oni mogą mnie w każdej chwili usłyszeć. Myślę, że tu możemy sobie walnąć zapis. I teraz tak. O, dobra, mamy jakąś scenkę. Nie pamiętam zupełnie, co tu się dalej wydarzy. Pewnie teraz mikrofon laserowy potrzebuję. Czy nie? O! We need to strike together, or we may as well not strike at all. Nicholas, listen to me, because you will reveal us. No kolega, kolega z Nikoladzem przekonuje go, żeby, że Chiny i Gruzja muszą uderzyć razem, albo wcale nie będą uderzać. That's paranoia, but fine, fine. No, fine. We will have a safe conversation. I will call you back from my car. Dobra. Good Lord, Fisher. That's General Kong Ferron. Good Lord. Who's that? He was the chairman of China's Central Military Commission until 01. Very high PLA muckabuck. A Chinese general talking to Nicolás isn't good news. Whatever he's going to say when that conversation resumes just became our highest priority. Stay with him. Time to get invisible. Anyone so much as sees you when the mission's over. Dobra, moi drodzy, ja w tym momencie sobie zapiszę znowu na osobnym slocie, bo pamiętam, że tu łatwo coś chyba zepsuć, o ile się nie mylę. Teraz tak, tego generała mamy tam. Nie, będę musiał go właśnie teraz podsłuchać. Kurde, pamiętam, ta misja jest trudna naprawdę, bo tutaj trzeba naprawdę taktycznie to ogarnąć, ale...
Kurde. Not the only ones I'm worried about eavesdropping. They are just the most skippable. Of course. How many times will the signal be rerouted? You also believe your corner peninsula bit untraceable. I understand the psychology of war. Yes, yes. I've attended many executions, but never Americans. Oh, hold on a second. Driver, how far away is Mukrobo Meat? 10 minutes, maybe more. But we'll have to stand a police check along the way. No, it's not worth the trouble. I will just walk the broadcast like everyone else. Yes, too true. You are a wicked man, Mr. Nicolas. I hope your performance goes well. Take care. They're going to execute the soldiers. Sounds like it. You've got to stop them. Rendezvous with Cohen. I'll forward her the coordinates for Mook. Mukzobo. Right. Auspicious hunting ground. Damn straight. The time for subtlety is past. I need to get this to the Joint Chiefs. See if this means war. No dobra, moi drodzy, czekajcie, jeszcze sobie może walnę zapis jeszcze raz, czekajcie. Zapisz gry. Gdzie tu się zapisuje? Dobra, zapis 4. Okej, moi drodzy, myślę, że... Czekajcie, co my mamy teraz właściwie zrobić? Spotka się... Dobra. Spotka się z Kon i uda się do rzeźni Mukzobo. Dobra. Teraz wiecie co, moi drodzy, ja w sumie sobie spróbuję po drugiej stronie muru. Jak ja mam przejść na drugi... Z tego co pamiętam, to jest już chyba koniec misji, wiecie? Więc ja spróbuję jeszcze to ogarnąć w tym odcinku. Kurde, ale to może być trudne. Ja pierdzielę. Czekajcie. Ajaj, no właśnie o tym mówię, kurde. A, bo mnie tu wczytało, czekajcie. Wczytaj, nie zapis. Wczytaj, to mi wczytaj, dobra. Kurde, nie wiem jak ja to mam zrobić teraz. Przynajmniej to nikt nie przyuważył. Bo jak rozumiem, dalej nie mogę ich zabijać, prawda? Czekajcie. Jeżeli ktokolwiek zginie, no właśnie, kurczę. No pytanie, jak to zrobić teraz, bo to nie jest takie proste. Dobra, myślę, że teraz możemy sobie przejść tutaj. Okej. Nie wiem, jak się tu przekraść, naprawdę. A wiecie co? Poczekajcie, mam pomysł. Ja chcę... Kurde, chciałem coś sprawdzić, a jej nie... No i zaś trzeba wczytywać to inaczej. Wczytaj, dobra. Bo mówię, jeśli to jest, moi drodzy, koniec misji, to ja bym chciał to już dokończyć. Wiecie co? Ja może zrobię tu cięcie i pokminię sam nad tym i za chwilę do was wrócę. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, wiem o co chodzi. Ja muszę wydostać się teraz tędy, tylko nie wiem, czy on mnie nie zauważy. No, ale spróbujmy na szybko. Kurde, nie, cicho. No i ciekawe, czy to mi zaliczy misję, czy nie. Zaliczy, czy nie? Dobra, udało się. Okej. Misja wykonana. Ja pierdzielę, moi drodzy, ale to było hardkorowe, muszę przyznać. Jene. Dobra. To teraz tak, jeszcze przeczytamy sobie notkę i oczywiście będę musiał przerwać nagranie, żeby mi nie skraszowało. Ambasada chińska w Birmie, Rangun, Birma, 11 listopada 2004, 22:35. Informacje zdobyte w ambasadzie wskazują na powiązania Nicolacego z Kongiem Feirongiem, promienitym generałem Chińskiej Ludowej Armii Wyzwoleńczej. Z pozostałych danych wynika, że za kilka godzin schwytani żołnierze amerykańscy zostaną straceni z rozkazu Nicolacego w pobliskiej rzeźni Mukzobo. Egzekucja ma być transmitowana na żywo przez telewizję. I tu, moi drodzy, zrobię cięcie i za chwilę się widzimy w cutscence. Though the evidence itself has not been revealed, US intelligence is claiming to have proof of China manufacturing nuclear weapons, a blatant infraction of international treaties. China has made an unmitigated denial of the charges, restating the belief that diplomatic talks with China continue to crumble. U.S. military forces are mobilizing towards the anticipation of possible hostilities. China again denies any involvement in Kombin Nicolaz's... Oh my God. Broadcast through the internet just minutes ago.
cannot allow my nation to be subjected to the blatant international despotism of the United States or the cronyism of its allies. The world is not yours alone. And the soldiers you send into it are all equally guilty of American fascism. At 5:30 p.m. Greenwich Standard Time, the United States soldiers captured in a just war against their motherland will be executed. Their deaths broadcast for the world to watch. No to nieźle, co? Rzeźnią Mołkę Tsoe po rangu Birma 11 listopada 2004, 22:52. Uratuj uwięzionych żołnierzy amerykańskich. W desperackim akcie odwetu wymierzonym w USA Nikolaco zorganizował prowizoryczną transmisję na żywo z egzekucji schwytanych żołnierzy amerykańskich. Ten okrutny spektakl ma wyreżyserować Wiaczesław Grinko. Trzeba zapobiec egzekucji, jeśli świat ma zachować choćby cień nadziei na ustabilizowanie stosunków amerykańsko-chińskich. Fisher, we're getting close to war. If Nikolaj kills these men on live broadcast, we're sunk. Are we worrying about the broadcast or the murders? For now, the broadcast. It'll buy us time to stop the killings. Nikolaj is broadcasting from an antenna on the roof. That's your first objective. You'll find the rest on your upset. No i dobra, będziemy musieli, moi drodzy, znaleźć dostęp do anteny na dachu już rzeźni i zniszczyć podzespoły nadawcze, ale tym, moi kochani, zajmiemy się już w odcinku następnym. Mam nadzieję, że ten wam się podobał, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i widzimy się jutro w kolejnym odcinku ze Splinter Cella. Na razie!